Witajcie w napisach końcowych, omawiamy dalej E3, za nami już pseudokonferencja EA, konferencja Microsoftu. Teraz bierzemy się za trzecią, czyli za Bethesdę. Bethesdę, która miała bardzo trudny do zgryzienia orzech po ostatnim roku i wydaniu Fallouta 76, który był jakże hypowany przez samego Todda na ostatnim E3. Wszystko najlepsza grafika, najlepsi ludzie, wszystko najlepsze. Potem pojawiła się rzeczywistość i zweryfikowała trochę ten zapał. I wydaje mi się, że to podejście Bethesdy, to zresztą mówił Łukasz o tym przy EA, że to powinno być później jakieś pisanie książek o tym, co robić w sytuacji kryzysowej. I to jest też pierwsza rzecz oczywiście, która pojawiła się na panelu Bethesdy, czyli Fallout 76. Moje pierwsze pytanie brzmi do was. Czy ktokolwiek grał do tej pory w Fallouta 76? Nie grałem. Ja gdyby mnie śledziłem bardzo cały temat, oglądałem całą masę ludzi innych grających, to sam tego nie doświadczyłem. Aczkolwiek wiem, że po tym E3 będę chciał zagrać, tylko po to dlatego, że teraz drastycznie będą zmieniać Fallout 76, więc chcę doświadczyć tych ostatnich dni. Mówisz o tym dodatku, czy chcesz zagrać? Bo teraz jest bodajże darmowy trial. Tak, więc wiesz, nic mnie to nie będzie kosztować, ale chcę właśnie doświadczyć tych ostatnich dni tego klasycznego doświadczenia Fallout 76. To możemy się ustawić i pograć razem, bo też mam taki plan, żeby ustalić ten trial. Jak to wygląda? Bo ja w momencie, jak wejdzie ten dodatek dodaje ludzi do gry, tak przy okazji, jakbyście nie wiedzieli, NPC-ów. Cóż za niesamowita rewolucyjna koncepcja. I drzewa dialogowe, widziałeś? Takie, że tam może być na przykład, że percepcja, że charyzma, nie widziałem tego nigdy, ale... Nie dość, że ludzie, to jeszcze można z nimi gadać, więc jak gdyby zupełnie nowe grunty tutaj, ale... Nie, i podobało mi się też, jak próbowali to sprzedać jako taki selling point, jako że teraz Fallout 76, teraz z ludźmi, z NPC-ami, to co jest w każdym innym RPG-u i MMO w historii. Nie, oczywiście, ja rozumiem, dlaczego tak robią. Ta gra jak gdyby została po prostu zmiażdżona zarówno przez graczy, jak i przez krytykę, więc teraz próbują jak gdyby jakieś odkupienie mieć i wprowadzić zupełnie nową linię fabularną, przemodelować właściwie całkowicie całą grę. I to jest rzecz, która się dzieje czasami z grami MMO, gdzie to są gry, które się cały czas zmieniają i twoja opinia może być już nieaktualna po pół roku czy po następnej aktualizacji. Problem z Falloutem 76 polegał nie na tym, że były niedociągnięcia, bo przy tego typu grach zazwyczaj jakieś niedociągnięcia są, tylko jak duże te niedociągnięcia i jak dużo ich było. Jak gdyby łatwiej powiedzieć o rzeczach, które w tej grze działały, niż nie działały, bo nie, właściwie nie da się powiedzieć o rzeczach, które działały, przepraszam. Nie było tam niczego, co by było bezbłędne. Rdzeń był trochę, że tak powiem, przegniły już ten sam jakby sama idea tego gdzieś tam po drodze leżała i kwiczała, kiedy została zweryfikowana ostatecznie. Ja to powiem tak, zobaczę, bo jest darmowy ten trial i pewnie zobaczę, na ile ta gra się zmieniła od tych całej masy materiałów, którą przejrzałem, kiedy ta gra wyszła i przeglądałem. Wierzę, że takie gry mogą być poprawiane. To jest duży problem często z MMO, że one są traktowane przez rynek jako ten produkt skończony, w sensie powinny być, ale z swojej natury to bardzo trudne jest, żeby nimi były, no bo one wymagają setek tysięcy, jeżeli nie milionów czasami graczy, żeby faktycznie zobaczyć, że tam wszystko działa. No akurat to, jak bardzo spieprzony był Fallout 76, wydaje mi się, że nie powinno wymagać aż tylu, żeby jakby są pewne bugi, które wyłapie ci dopiero tak duża ilość graczy, no te, które były w Fallout 76, myślę, że wyłapałaby grupa testerów. No ale to już tak by jakby... No ale ta gra, z tego co wiem, to zaoszczędzili na testach, co zresztą widać, bo wiesz co, no ja mam wątpliwości co do tego, czy tę grę da się do końca tak naprawić, dlatego że ona jest zrobiona w przeciwieństwie do na przykład tego The Elder Scrolls Online, które jest na swoim własnym silniku. Ta gra jest zrobiona na przemodelowanym Creation Engine, który jest przemodelowanym Gamebryo, który jest przemodelowany jeszcze wcześniejszą wersją silnika, której już nazwy nie pamiętam. W każdym razie pamiętam, że oglądałem ten film dokumentalny No Clip o Falloutie i tam było, tam mówili o tym, że usuwali jeszcze linijki kodu, które były tam z czasów Morrowinda i tak uświadomiłem, Jezus Maria. To jakby, jak przestarzała jest ta technologia. I wiesz co,
tak naprawdę to nie jest do końca wina tego silnika. Będę bronić silnika przed Bethesdą. Dlatego, że ten silnik został zaprojektowany do gier online. To jest wina tej głupiej nakładki, którą Bethesda robi do niego i na podstawie którego robi te wszystkie swoje gry. I po prostu zwyczajnie nie jestem pewien, na ile da się to naprawić po prostu łatkami i aktualizacjami i patchami i dodatkami. A na ile to są, wiesz, problemy u samych, wiesz, fundamentów kodu. Jak gdyby, nie wiem, czy nie lepiej byłoby zrobić tak, jak Final Fantasy XIV się odrodziło, poprzez po prostu skasować wszystko i wypuścić grę zupełnie od nowa na tym etapie. No ale próbują i to jest próba, no, na pewno odważna. Co prawda ta fabuła wygląda, brzmi jak bullshit, jak gdyby nie było ludzi, ale kryli się tak, ale już przyszli i teraz chcą się tu osiedlić i teraz po której stronie staniesz? Czy po tych, co tu przyszli, czy po tych, którzy byli? I jakby... Nie, wszystko przedpotopowo wygląda. No. A i wprowadzili Battle Royale. Dlatego, że jeszcze nikt nie ma tego dość. Mnie to tak rozwala. Jakby jak pogadamy o Doomie, to będę chciał tam pochwalić za ten dodatek multiplayerowy, który jest może nie innowacyjny, bo tego typu motywy już się pojawiały, ale przynajmniej nie jest tym pieprzonym Battle Royale, który jest tak bardzo last year, a właściwie to dwa czy trzy lata w plecy. Masz jeszcze te Fortnite, które jest wiadomo mega hitem, nawet PUBG, które było tym wielkim odkryciem, zaczęło bardzo mocno się sypać. Nie to, że to leci na ryj strasznie szybko, ale jednak leci. I... kurde, naprawdę Battle Royale na tym etapie to jest takie... Kogo oni chcą złapać na no to chodzi. Battle Royale w Falloutie, wiesz, w tym Falloutie, wiesz, który... dwa lata temu może by się sobie udało, nie? Ale ten... W tym silniku, który ledwo działa. Tak, ale właśnie, silnik, który ledwo działa, gra zabugowana, jakże bardziej się nie da, jest cała zniszczona, nie łapie w ogóle grupy docelowej, którą powinna łapać, czyli fanów Fallouta, którzy chcieli od Fallouta tego, żeby był Falloutem, a nie dostali nawet NPC-ków i dialogów i śledzenia historii poprzez rozmowy i poprzez charyzmę. Ale Radek, walczysz o to, kto będzie nowym overseerem w Volta 51. Ale to jest po prostu taka koszmarna sytuacja i w tym momencie, gdzie oni to próbują pudrować tego trupa i go wysłać na imprezę jeszcze, wychodzą, może jeszcze zatańczy, się, nie? Wiesz, weekend u Berniego z tym, z Falloutem, nie? Że może go pomalujemy i będziemy udawać, że to żyje jeszcze. Nie, to jest na takim etapie, że ciężko coś z tym zrobić. I oni nam jeszcze dodają Battle Royale, który jest dla nikogo. W tej grze jest zupełnie dla nikogo. Szczególnie, że mamy przesyt na rynku Battle Royalami, że każdy chce być, wiesz, być Battle Royalem, który będzie z Fortnite'em mógł w jakiś sposób walczyć. Ale właściwie nie, to już nie, już mamy umieranie Battle Royale, już nie, jesteśmy tak, na tym etapie, gdzie one zdychają, a nie, to już nie jest przyjście za późno na imprezę. To już jest przyjście następnego dnia, jak impreza się dawno skończyła. Tak, ale wiesz, nie będzie mgły, będzie ogień, który będzie zabijać. Więc wiesz. Ale w ogóle jeszcze na tej prezentacji z tego Battle Royale zrobili coś takiego, jakby to było wow, ale ja pierdolę, w Falloutie tym będzie Battle Royale, wszyscy na to czekają, nie? Wiesz, ja byłem pod wrażeniem ludzi wtykniętych w widownię, bo to jest stara praktyka w ogóle na wszelkiego rodzaju przedstawieniach, czy od XIX wieku, że po prostu wtykasz w widownię takich swoich agentów, którzy klaszczą, ale i wiesz, i super oni, są oni podekscytowani. Na wszystkim. I słuchaj, i słyszysz te same głosy z widowni co chwilę, taki oh yeah, wow, oh, fuck yeah, Battle Royale, nie mogę się doczekać. To było tak ewidentne. Ale wiesz, ale oni zawsze tych ludzi w jakiś sposób uczą, jak wiesz, kiedy powinni, że powinni trochę przystosować, przystopować czasami, żeby to wyglądało mniej więcej naturalnie. Yeah. A ci na tej prezentacji, oni się cieszyli ze wszystkiego, jak ktoś tam się podniósł, żeby wejść na scenę, to jakby wiesz, jakby najlepszą grę wydali w tym momencie, a to tylko typ idzie na scenę, żeby coś powiedzieć. Mi się wydaje, że kurde, byłem bardzo zdziwiony w ogóle, kiedy wychodzi Todd i mówi Fallout 76, takie krzyki entuzjazmu, ja myślę, co? Na ciekawe, tym etapie naprawdę... Wszystkich fanów tego Fallouta zebrali w jednym miejscu, bo by się zgadzało, nie? No może, ale jak sobie wyobrażam... Może była ankieta. Czy podobał ci się Fallout 76? I jeżeli odpowiedziałeś nie, no to przykro nam, miejsc zabrakło. Bo w ostatnim rzędzie siadaj. Ostatni rząd. Czy Fallout 76 to twoja ulubiona gra, jaką grałeś w życiu, nie? Tak, to o, proszę, proszę. No to jest dziwne. Bo jeszcze rozumiem, jak ludzie tam, wiesz, próbują się śmiać, jedni bardziej...
ironicznie, inni bardziej, jak Todd próbuje ratować sytuację i mówi, że o, tak byliście entuzjastyczni, że aż dziwię się, że jeszcze tutaj część z was jest, albo że o, trochę nam nie wyszło, czy coś takiego, nie? No ale to okej, okay, no to przynajmniej wiadomo, w bardzo sposób dookoła przynajmniej próbują powiedzieć, że tak, nie wszystko poszło idealnie, wiadomo. Ale po prostu sam moment, kiedy tylko jest, a tak w ogóle to Fallout 76. Jeee, cała widownia, jest naprawdę. Okej, okay, więc ciszej nad tą trumną, idziemy dalej. Jeszcze jeżeli chodzi było, o Fallout, ale to było przez całą prezentację, to było coś takiego. Wydajemy Blades, tą grę mobilną na Switcha. No właśnie, mogę to jest zagrać kolejny tytuł. To jest kolejny tytuł, przy którym jesteśmy, czyli Blades, bo to był dosłownie drugi tytuł, który był zapowiedziany. Czy kogokolwiek z was obchodzą te mobilki od Bethesdy? Bo ja muszę powiedzieć, że Fallout Shelter grało mi się świetnie. Fallout Shelter był naprawdę bardzo fajną mobilką, jak na... Bo jedna z niewielu... Ja w ogóle nie gram w gry mobilne, ale Fallout Shelter sobie pograłem, bo całkiem fajne. Cała idea tego rozbudowy schronu, tam takiego swoich tych simów branie i tak dalej, to było całkiem przyjemne. Ale no, bez przesady, no, nie... to też było nagrana krótko i tyle. To nie jest coś, co mam się jarać nie wiadomo jak, więc nie jestem targetem może. Ja chcę powiedzieć coś o Blades, dlatego że w zeszłym roku po E3, jak gdyby, pamiętam, że z tobą nagrywałem materiał i ja powiedziałem, że Blades mnie interesuje. Mhm. W zeszłym rok czy dwa lata temu, to było rok temu. No i to był tytuł, na który ja autentycznie czekałem na podstawie tego, jak go zapowiadano, bo to sugerowano, że to będzie taki prosty, arcade'owy dungeon crawler, że po prostu sobie... Siadasz, przechodzisz sobie przez loch, walczysz z jakimiś potworkami, znajdujesz skarby, grasz tak 5 minut, wyłączasz, zapominasz o tym, jak tylko masz chwilę czasu wolnego, to możesz do tego wrócić lub nie. I to mi się podobało, dlatego że dungeon crawlery to są dla mnie taki rodzaj RPGa, który jest wyjątkowo relaksujący, taki troszeczkę doświadczenie, nie wiem, medytacji zen, gdzie robisz cały czas jedną czynność i tylko po prostu dziubiesz przy, wiesz, lecisz jakiś podcast może. Tak, lecisz jakiś podcast, słucham jakiegoś, nie wiem, jakiegoś filmika na YouTube, czy robię coś nawet innego, czy po prostu chcę się zrelaksować i oczyścić umysł. Mhm. Natomiast Blades to jest taki typowa, to jest zainfestowana tymi wszystkimi złymi praktykami gier mobilnych, czyli po prostu, wiesz, dostajesz skrzynię i musisz mieć odpowiedni poziom, żeby tę skrzynię otworzyć. Musisz czekać odpowiednią ilość czasu, żeby się ta skrzynia otworzyła, ale, co jest w ogóle kuriozalnym. Ale czy możesz przyspieszyć w jakiś magiczny sposób? Ale możesz przyspieszyć, jeżeli użyjesz specjalnej waluty, która jest dostępna w grze, co prawda, ale dostępna jest tak, wiesz, mikroskopijnych ilościach naturalnie, że wiesz, ale praktycznie po kilku godzinach... tej waluty, zakładam. Tak, możesz kupić za prawdziwe pieniądze, oczywiście. Więc wiesz, więc to praktycznie sprowadza się gra do tego, kto wyda więcej kasy. I masa mobilek. Jak masa mobilek. I wiesz, i to... To nie jest argument... To nie jest tak, że jakbyś płacił za tę grę, to ona się nagle zrobi super miodna i taka, jakbym chciał, bo jednak te lochy są zaprojektowane pod to, żebyś dostawał jak najwięcej tych skrzynek i jak najwięcej tych zachęt do tego, żebyś wydawał prawdziwe pieniądze na pierdoły w grze. I ta, no to wiesz, jak Todd Howard powiedział, że to jest prawdziwe doświadczenie The Elder Scrolls i tak jak gdyby sugerował, że to jest takie bardzo oldschoolowa gra, taka właśnie w stylu, nie wiem, Daggerfall czy coś, to wydaje mi się, że sporo ludzi, którzy byli zainteresowani takim casualowym RPG-iem, to jednak to chwycił tym. I to ta gra była dla mnie, wiesz, dużo większym rozczarowaniem tak naprawdę niż Fallout 76, bo z Falloutem 76 to już podejrzewałem, że to nie będzie dla mnie. Że nawet jeżeli ta gra wyszłaby kompetentnie, to już po prostu nie jestem targetem tej serii. Akceptuję to, mogę z tym żyć. Natomiast Blades to było coś, na co czekałem. I tak, jestem też pod wrażeniem tego, jak jeszcze z dwa lata temu, nawet jeżeli miałeś wątpliwości co do tego, że Bethesda jest dobrym deweloperem, czy nie, jak gdyby wciąż miała reputację dobrego wydawcy. Mhm. Natomiast w przeciągu tego ostatniego roku, od czasu wydania właśnie Fallouta 76 i Blades, jak gdyby cała ta dobra wiara poszła w cholerę, jak gdyby za okno, jak gdyby nikt teraz nie uważa, że Bethesda jest tym
tym dobrym wydawcą, któremu naprawdę zależy na graczach. Co też te wszystkie wstawki w tej konferencji, gdzie były wypowiedzi ludzi, że O Boże, to był największy cringe całej konferencji, to było to: jestem elektrykiem, ale lubię sobie pograć. Dokładnie tak to wyglądało. Prosty człowiek. Za każdym razem, jak się pojawiały te wstawki, po prostu, to ja myślałem, ja miałem ten taki zgrzyt zębów, takie, co wy robicie? Mam na imię Zbigniew, nie piję od 20 lat, Daggerfall mi w tym pomógł. Tak. Czy coś takiego, nie, dosłownie, to był taki cringe i wiesz... Też ubierali tych ludzi tak, żeby wiesz, pracuję tam, nie wiem, na budowie i ten kask i tak, wiesz, teraz ci wierzę, bo ma kask. Cringe. Ale wychodzi na Switcha, więc możesz marnować swoje pieniądze na Switchu. Okej, Radek, chcesz coś dodać oraz Blade albo cringe'u ludzi, którzy... Nie, tacy jak ty, ale ten lubią cringe, grać. Ten cringe warto zobaczyć, bo to jest taki najgorszy sposób, w jaki możesz te właśnie mobilne aplikacje, mobilne gry reklamować, nie? Że patrz, taki pan Zenek też sobie gra w autobusie i napieprza te potwory. Wiesz, że ten pan budowlanie jest to pierwszą rzeczą, jaką chce zrobić, wracając do domu, zmęczony po całym dniu, wiesz, pracy, wiesz, tego mieszania cementu i takich rzeczy, to chce sobie akurat w tramwaju odpalić i potwory, żeby zabijać, nie? To jest to. Ja wiem, że on o tym marzy, że przyjechać do domu. Cały czas jak Halina, miesza ten cement, to Halina, myśli o tym, żeby nie zabijał te potwory. Odpal mnie tego Elder Scrolla. Odpal mnie go, będziemy grać, nie? Nie, to jest takie przestrzelenie i w ogóle konferencje, jakie były właśnie na Every, one idą totalnie w to przestrzelenie tego targetu. Oni nie, najczęściej nie wiedzą, do kogo chcą kierować ten produkt, nie? I w taki debilny sposób, znaczy, to nie są ludzie, którzy będą grali na Switchu w twoją grę. Jeśli chodzi o Microsoft, to poza oczywiście, jak śmieliśmy się w poprzednim materiale o promowaniu nowej konsoli, to jeszcze to Microsoft był bardzo oszczędny. Mniej rozmów, więcej pokazywania, więc tam jeszcze aż tyle tego cringe'u nie było, no bo generalnie dostaliśmy zwiastuny. Ale znaczy, wiesz co? Ale wiesz, o co mi chodzi, na przykład jak miałeś te Wastelands 3, nie? To też ale to jest, o to chodzi, nie tak. Jest skierowane do targetu, do którego powinni kierować w tą stronę, tylko chcą złapać, wiesz, wiele srok za ogon, ale to takich, które akurat wątpię, czy będą zainteresowani, żeby dłużej się zatrzymać przy tym tytule. Tak samo jakby wydali jakąś ekskluzywną grę na Switcha, która by była na przykład tym, czym Blades powinno być, na przykład po prostu takim casualowym danym crawlerem, to by był ekscytujący i super news. Jest sporo graczy na Switcha, którzy byliby zainteresowani tego typu doświadczeniem. Jest sporo RPGów na Switcha. Problem w tym, że oni robili z tego wielkie halo, wielkie nie wiadomo co, że wydają grę mobilną, w której już możesz grać na swojej komórce jako, wiesz, na Switcha. I to ktoś się ma tym ekscytować z jakiegoś powodu. Że możesz odpalić na wielkim ekranie. Po prostu dokup kabel do komórki i podepnij do telewizora i będziesz mógł. Jak gdyby nie ma w tym nic, nie ma nic ekscytującego w tym, w tej zapowiedzi, a poświęcili temu jakieś dobre 2-3 minuty, że teraz Blades będzie na Switch i też jest za darmo. To znaczy nie, ale... Skoro jesteśmy przy mobilkach jeszcze, no to w takim razie przeskoczmy do kawałka dalej konferencji i musimy powiedzieć o tej grze mobilnej, która tutaj się pojawiła, którą wyciągnięto sprzed wielu lat, ale teraz będziesz mógł grać w nią na telefonie. Oni są tak podekscytowani, że mogą to pokazać, czyli Commander Keen. Let's kick some asteroid. Tak, i oczywiście z rzucaniem fucków w trakcie piosenki. Ja nie rozumiem kompletnie, do kogo to jest adresowane. O to jaki mi chodzi. Jaki jest target właściwie? Właśnie, że o tym mówisz. Dlatego, że Commander Keen to jest seria, którą my jeszcze pamiętamy. To jest seria, którą pamięta 30 plus ludzie. Był ten jeden z pierwszych tego typu platformerów na PC-ta, które można było dostać. Jak miałem moje wierne 386, to grałem. I to była świetna, seria, która warta jest pamiętania. Teraz kosztuje w ogóle grosze na Steamie, więc jak ktoś chce sobie odświeżyć albo poznać na nowo, to moim zdaniem warto. Natomiast to jest target, wydaje mi się, ludzie w naszym wieku, którzy mają w dużej mierze w dupie tego typu, tego mobilki. Ta mobilka jest zrobiona ewidentnie, jakby była dla małych dzieci, które po prostu dajesz gierkę dzieciakowi, żeby się zamknął. Więc nie. Więc tak, to nie jest platformówka nawet czy coś, bo Commander Keen to była seria platformówek, to jest po prostu jakaś gra, w której, wiesz, taki, nie wiem, klikasz na przeciwników i oni umierają. Tak, więc do kogo to jest właściwie adresowane, bo to nie jest adresowane do fanów klasycznego Commander Keena.
Nie, bo wiesz, bo nie ma tu nic z nostalgii. Wygląda jakby ostatnią rzeczą, jaką do niej dodali, to właśnie marka Commander Keen. Żeby w jakiś sposób przykleić i próbować złapać kogoś, kogo, kto pamięta Commandera Keena, ale ten gameplay w ogóle nie wierzę, że ktoś, kto wychował się na Commanderze Keenie, będzie chciał teraz coś takiego grać. Nie? No. To powinni zrobić po prostu remake Commandera Keena któregoś, które są jeżeli dalej tak, takimi grami. Gadaliśmy w konferencji Microsoftu, jeżeli dzisiaj nawet 2D platformówki, takie jak Ori and the Blind Forest, dalej mogą ludzi zainteresować, dalej możesz w ten sposób, no to tym bardziej jadąc na nostalgii, zrobić Commandera Keena w tę typową platformówkę właśnie z ładną grafiką jakąś, z ładnym, możesz się pobawić bardziej te modele obcych, które były no, na 386 były proste jak proste, spróbować to jakoś powyciągać, znaleźć osoby kreatywne i dalej zrobić z tego platformówkę. To nie to, że platformówki dzisiaj są kompletnie martwe. Nie są. Nie są, są, wiesz, są bardziej żywe niż były jeszcze kilka lat żywe, temu tak naprawdę. Żywe i wiesz, i cały czas się to nie jest tak, że one stoją też w miejscu, tylko się rozwijają. Jak na przykład przyjęliście sobie Trine grę, nie? Gdzie musiałeś kombinować ten... Kurczę, to no teraz ludzie się rają trailerem tego Blasphemous czy coś takiego, ale... który też... Ale poza tym jest też moda na remake'i. Ludzie są otwarci na wszelkiego typu, nie tylko remake'i, ale też jakieś rebooty czy powroty do starych serii. Pamiętacie ten remake DuckTales z platformówki z NES-a sprzed kilku lat, prawda? Tak, też bardzo wysokiej jakości. Dosyć mało znana w Polsce gra Wonder Boy 3 na Master System dostał swój remake niedawno. Też bardzo wysokiej jakości i to zrobiony w podobny sposób jak te remake'i Monkey Island, że to jest nowa gra zrobiona na starej, także możesz w dowolnym momencie wcisnąć przyciski i wrócić przełączyć do tej klasycznej grafiki z lat 80. Mega Man, jak gdyby wychodzi nowa część, ten klasyczny. Wydaje mi się, że jak gdyby jest spokojnie rynek na to, żeby zrobić taki platformer klasyczny w stylu Commandera Keena, że Commander Keen jest na tyle unikalny, że odróżniałby się od innych platformówek i wydaje mi się, że to też nie kosztowałoby jakiś majątek gigantyczny, nie musieliby wydawać jakichś monstrualnych zasobów na to, żeby to im się nie zwróciło. A wydaje mi się, że przynajmniej jeśli chodzi o marketing, to by zebrali całkiem sporo pozytywnych opinii z prasy i tak dalej, co też się liczy. Oczywiście. Może nie zarobiliby, wiesz, jakichś wielkich kokosów czy coś takiego, ale na pewno... Mógłbyś markę rozkręcić, potem dwójkę sprzedać i już dwójka byłaby, wiesz, bardziej oczekiwana. Więc to jest takie położenie marki. Ja strasznie tego nie lubię, kiedy marki się wykładają tak na mobilkach, na takich, widzisz, że greedy klikaczach, które gdzieś tam będą po prostu miały takie paywalle. EA mi to zrobiło z Dungeon Keeperem na przykład. Mm-hmm. Kiedy ten ostatni Dungeon Keeper to było dokładnie to, co powiedziałeś w Blades, czyli ej, twoje chochliki pracują, ale pracują bardzo wolno, ale wiesz, tutaj jest taki ping, przyspiesz je, szybciej zbuduję budynek. Command & Conquer zostało tak zarżnięte, też przeniesione na mobilki. Jasne, Commander Keen nie jest marką taką... Znaczy Dungeon Keeper i Command & Conquer, szczególnie Command & Conquer, to były marki jakby większe, późniejsze i w ogóle, ale cały czas marką, z którą jesteś w stanie znaleźć grupę ludzi, do których jest jakaś nostalgia, którzy mogłyby wciągnąć inną grupę ludzi, jeżeli byłaby to ciekawa platformówka i sprawić od tego wystartować jakąś markę właśnie gdzieś tam opartą w tej nostalgii. A to jest takie po prostu zajeżdżanie, dokładnie tak jak mówisz, masz wrażenie, że ktoś wpadł najpierw na pomysł, jak zrobić kolejne dojarkę pieniędzy, a potem kupili jakąś starą markę, żeby na to nakleić po prostu. A to jest marka id Software, to jest id sprzed Duma, więc wiesz, więc to jest podwójnie gorzkie, bo to jest jak gdyby, to jest coś, co fani id Software wydaje mi się, że kojarzą Commandera Keena, jak gdyby w każdym Dumie chyba do tej pory było jakieś odniesienie do Keena, nawet w tym nowym. Najgorsze, że mamy w tym momencie na tej samej konferencji mamy tego Commandera Keena i tego Duma. Tak. Koło siebie. No to o Dumie pogadamy na końcu, bo ja mu poświęcić też najwięcej czasu. No dobra, to skończyliśmy mobilki, skończyliśmy te nieszczęsne rzeczy. Przejdźmy może do trochę lepszych tytułów. Znaczy, czy lepszych, czy nie, ale przynajmniej wyglądających bardziej obiecująco. Czyli dwa tytuły, do których nie dostaliśmy właściwie żadnego gameplayu, ale mieliśmy... zobaczyliśmy przynajmniej jakiś premis, jakoś na czym ma polegać fabuła. Znaczy, pierwszy to jest Deathloop, czyli ta gra, w której zakładam, że gra się jednym z dwóch bohaterów, którzy mordując się nawzajem ciągle się odradzają i mają przeciwstawne cele.
non-stop próbują siebie zabić i za każdym razem, kiedy im to wychodzi, zaczynają od nowa. I zakładamy, że to będzie jakiś sensowny first person shooter, bo nawet wspomnieli, że to ma być first person shooter, wspomnieli o tym, ale cały czas no, nie widzieliśmy za bardzo no, mięska, jeśli chodzi o gameplay. Ale wiemy, kto to robi, że robi to Arkane od Dishonored. Ja jestem sierotą po Dishonored. Gry, ja bardzo lubię Dishonored też. Ja kocham Dishonored, to jest pięknie świat przedstawiony, dlatego tutaj już po tym zwiastunach widać, że też będzie skupienie się na tym świecie i fajnie. No i też miałeś w ostatnim Dishonored te dwie postacie, był Corvo z jednej strony i miałeś do wyboru... Emily. Jak się nazywała księżniczka? Emily. I miałeś dwie postacie do wyboru i mogłeś inaczej trochę przejść tą fabułę. Więc w tych grach o tyle jest fajne, jeżeli... Zresztą mówili, że zaadaptują ten motyw z Dishonored, że... Kiedy oni mówią, że naprawdę możesz podejść do tej sytuacji na całą masę sposobów, możesz być rzeźnikiem tajnym, co ma swoje reperkusje, w Dishonored miało bardzo duże reperkusje, nie tylko na zakończenie, ale nawet na to, jak zmieniał się świat, bo grasował rzeźnik, który ludzi po prostu kroił, mogłeś się przekraść, mogłeś być kompletnym duchem, którego nikt nawet nie zauważył twojej obecności, że kiedykolwiek tam tu byłeś. Mechanika była tak znakomicie do tego dopasowana, nie? Jak wiesz, jak miałeś te teleporty, znikanie i nagle wiesz, komuś za plecy. Znikanie w innych ludzi, żeby nimi się przemieścić i wyjść gdzieś indziej. Więc akurat im wierzę też, że to faktycznie będzie można na masę... I tu jest też taki fajny, bo ten premis jest z jednej strony jest dosyć zaowalowany, bo nie wiesz, o co chodzi z tym, że będziesz musiał pewnie ginąć, że ty, zresztą masz ten tagline, nie? Że jak giniesz, to się wiesz, więcej nauczysz i możesz być lepszym i w ogóle więcej zyskać. To co jest fantastyczne i też skupienie się na tym, że są jednak dwie postacie, nie? Które mają zupełnie sprzeczne podejście do tego, jak się tam zachowuje. Nie? Bo masz tą bohaterkę, która nie chce złamać tego lupu całego, tylko chce w tym być, z tego wynika przynajmniej ze zwiastunu. I masz tego gościa, który chce uciec, który chce znaleźć jakieś wyjście, nie? I że mają się uczyć przez to, że giną. I to jest bardzo fajnie właśnie połączone z tym światem i z tą całą konwencją, w jakiej to pokazują. Tak jak mieliśmy w Dishonored, mieliśmy ten retro taki, wiesz, klimat. I to bardzo fajnie. Steampunkowy taki trochę, nie? Tak, taki steampunk właśnie, taki nie retro. Nie w pełni, ale... Tak, taki steampunk, taki trochę retrofuturyzm, nie? Fajna zabawa tym. Tak, tutaj mamy to połączenie tego sci-fi'a z trochę sci-fi'a, trochę jakiegoś sensacyjniaka z taką B-klasową filmową, nie? Cała ta stylistyka, te przerywniki i kurczę, wygląda to tak fajnie i tak jestem ciekaw, jak oni to rozwiążą, jak tą całą sprawę z tym umieraniem, bo jeszcze... Właśnie, nie ja pamiętam mam pytanie gry, do was, takie coś... bo możliwe, że w momencie, kiedy to nagrywamy, jest już jakaś, już ktoś gdzieś się wypowiada, są już gdzieś wywiady, gdzie mówią coś więcej. Mm-hmm. Jak to nagrywamy, nic takiego do mnie nie dotarło. Czy myślisz, że w tej grze będziesz miał do wyboru dwie postacie, które będą miały przez to inne gry, inne cele do osiągnięcia? Czy pójdą w na przykład taki motyw, że będziesz naprzemiennie grał jedną i drugą postacią i to będzie jedna spójna fabuła? No bo jednak, jeżeli się nad tym zastanowisz, to różnica między Corvo a Emily była w umiejętnościach niektórych. Ale jeśli chodzi o fabułę, no to dana postać została zmieniana w ten pseudokamień na początku, a potem ta druga szła i robiła to samo. Więc czy myślisz, że tutaj pójdą z tym dalej? Ja bym chciał, żeby poszli dalej, żeby to jednak było mocniejszy wpływ tego, że wybierasz inną postać i że będzie to determinowało nie tylko, że zakończenie, tylko to, że od razu po skończeniu gry będziesz chciał zagrać drugą postacią, bo zyskasz... Ja bym chciał tą drugą opcję właśnie, żeby było naprzemiennie, żebyś miał w momencie, w którym zabijasz daną postać... Zaczynasz grać jako ta postać. Według mnie to mogło być rewelacyjne podejście. Znaczy, teraz grasz od jej strony, zabijasz go i znowu przechodzisz na jego stronę i masz jakby... Według mnie to mogło być właśnie, trochę nie jestem pewien, jakby postęp w grze działał w ten sposób, jeżeli byś w kółko jak gdyby zabijał i... No właśnie, to jest cały ten premis dziwny, nie? No, jakby... Jest jeszcze dużo niewiadomych na temat tego. To jest gra, która mnie zaciekawiła, bo wygląda naprawdę świetnie. Ta estetyka jest fantastyczna w tym trailerze, ale nie jestem do końca pewien, jak to będzie wyglądało. Kojarzy mi się to troszkę z takimi rzeczami jak Spy vs. Spy, taka stara gra z zamierzchłych czasów komputerów. Ja bym wolał jednak, żeby była opcja, że ty wybierasz jedną postać, ale że jak gdyby
masz wgląd troszeczkę w perspektywę innej postaci, żeby, wiesz, żeby mimo wszystko wybór twój na początku był, był najważniejszy, podstawowy, także przechodzisz jedną kampanię praktycznie, ale na jakiś czas masz mały rąbek tajemnicy na temat tego, jak wygląda gameplay, jak wygląda sytuacja z perspektywy drugiej strony. Też może, czy to jest, to będzie singleplayerowa gra na pewno? Jest potwierdzone, jeżeli... nie będzie możliwe. Nie, nie, nie mieliśmy jeszcze dodatkowych informacji, ale jeżeli powołują się na Dishonored, no to Dishonored było 100% singleplayerową grą, więc jeżeli ma być to kolejny po Dishonored tytuł, mm-hmm. jak powiem, który jest dla fanów Dishonored, no to, to tak. Ja mam nadzieję, że to będzie singleplayerowy, bo oni bardzo fajnie. To też wygląda jak singleplayer. To raczej nie wygląda jak to, że grasz, wiesz, dwoma postaciami. To nie jest. Gdyby to miało być multi, gdzie biegasz dwoma postaciami, które próbują się nawzajem zarąbać, to by o tym mówili. A tutaj skoro cały czas mówili ci, cały czas próbowali odnosić się do Dishonored, kiedy chcieli powiedzieć, co robią, no to raczej... Nie, no to jest też o tyle interesujące, że jak gdyby możesz stworzyć kampanię, która będzie z grubsza wyglądać tak samo, ale będzie się na tyle różnić mechaniką tych postaci, że jak gdyby i te, że przy minimalnym użyciu zasobów praktycznie tworzysz dwie gry. I to też może być, wiesz, tą samą fabułą, w sprawie takimi samymi cutscenkami i tak dalej, ale na tyle różna by była każda z tych kampanii, że chciałoby ci się przechodzić dwa razy. I ja mam nadzieję, że pójdą w tym kierunku właśnie, żeby były dwie zupełnie różne, no nie zupełnie różne, ale dwie istotnie różne kampanie, które, wiesz, różne podejście do gry. Tak, Resident Evil 2. Nie, bo tak chciał, żeby... Albo w ten sposób, jak w Resident Evil 2, że po prostu przechodzisz jedną postacią i potem przechodzisz jakby drugą. I ona jest zmodyfikowana, bo grałeś najpierw tak. Tak, na przykład. To by było całkiem fajne. No, to lubiłem w Resident Evil. Ja bym chciał tak, żeby właśnie było, że przechodzisz jedną postacią i masz naprawdę taką historię, masz jakieś zakończenie, ale jak przechodzisz drugą postacią, to wiesz, zupełnie inną perspektywę zyskujesz. Że ona, która była na przykład robiona na wyglądała jak złoczyńca, na przykład ta kobieta, to się okazuje, że ona ma zupełnie inne pobudki, jak zaczynasz z jej perspektywy oglądać grę, nie? I ten finał, żeby miał zupełnie inny wydźwięk, to by było fajne, bo jakbyś dwie oddzielnie zupełnie gry dostał, nie? Albo pójść full rezydentem i zrobić dokładnie tak jak tam, czyli najpierw przechodzisz jedną, potem drugą, a pełne zakończenie... Jakoś taki prawdziwy finał historii masz dopiero, kiedy doświadczysz obu tych stron. No bo tak było w Resident Evil, kiedy... Tak, w tą stronę też bym Jak ja na początku przechodziłem, chyba pierwszy raz przechodziłem Leonem i na początku masz ten taki motyw, że coś tam się dzieje, ale nie wiesz co. Przerzucasz się na Claire, grasz Claire, dochodzisz do tego punktu i wtedy fabuła rusza dalej. I to w ogóle daje ci zajebiste replayability, dlatego że jak przejdziesz Leonem i pójdziesz później do Claire, to jest zupełnie, troszeczkę inaczej wygląda gra, niż jakbyś zaczął Claire odwrotnie. I później grał Leonem. Więc jak gdyby możesz grę przejść już nie na dwa sposoby, tylko na praktycznie cztery. I to się staje, no jak gdyby to sprawia, że chcesz wracać do tej gry. I to chyba też sam tytuł jak gdyby sugeruje, że będą chcieli Deathloop, to zrobić. Tak, że będą chcieli to zrobić jako rozgrywka, którą byś chciał grać ponownie cały czas i odkrywać jakieś nowe mechaniki czy nowe sposoby interakcji ze światem. Kolejny tytuł, który również... A propos Residenta. A propos Residenta, tak? Kolejny tytuł, który znowu nie dostaliśmy gameplayu, ale mamy jakiś premise, mamy oczywiście cinematic, czyli Ghostwire Tokyo, który z tego, co się dowiedzieliśmy i tego, co widzieliśmy w materiale, idea jest taka, że w Tokio zaczynają się dziwne rzeczy, ludzie znikają, pojawiają się nadprzyrodzone siły, z którymi nasz bohater ma walczyć. Ja chcę tylko jedną rzecz zaznaczyć. Bardzo nie podobało mi się hasło, które jest na końcu rzucone. Don't fear the unknown, fight it. To jest bardzo hasło niebezpieczne, które, że tak powiem, na bazie którego wiele uprzedzeń się pojawia i problemów. problemów pierwszego świata. Kiedy walczymy z tym, czego nie znamy. No nie wiem, czy to jest dobry moment na tego typu hasło. Nie jestem, jestem pewien, że wiesz, że to wymyślił amerykański zespół marketingowy i wiesz, i twórcy nie mają z tym nic wspólnego, bo to... To jest gra, którą się jaram z samego faktu, że za nią stoi Shinji Mikami i w ogóle ten zespół, który odpowiadał za Evil Within. I no oczywiście Shinji Mikami jest znany z całej masy fantastycznych gier, takich jak Goof Troop na Super Nintendo,
ale też Resident Evil, czy na przykład pomagał przy rodzeniu się Devil May Cry i tak dalej, więc to jest zespół, któremu ja absolutnie ufam i czekam. I ten zwiastun wizualnie wygląda naprawdę fajnie. Jak gdyby sam koncept, że postacie znikają i tak dalej. Dużo jest japońszczyzny, co też mi się podoba. Taki mój wewnętrzny weeb się cieszył na to. I tak, czekam, aż zostanie pokazane coś więcej. Czy to będzie bardziej... Prawdopodobnie no, to będzie w jakiejś formie survival horror. Chociaż właśnie nie. W jakiejś formie. Z tego, co zrozumiałem, no, właśnie nie, co powiedziała nie będzie ta... Horror. Właśnie ona powiedziała wprost, że robią spółki, ale to nie ma być survival horror. Oni mówią, że tym razem, że gra ma mieć klimaty horrorowe, ale nie być survival horrorem. Właśnie ja rozumiem, że nie będzie survival horrorem, że ten gość, którym ty grasz, to będzie taki Doomslayer, no stonowany oczywiście do poziomu, ale to jednak ma być ten badass z łukiem, który jak wpada, to ci ludzie się boją i masz na początku, powiedzmy, scenkę, kiedy ludzie jedzą obiad i nagle coś się dzieje, a potem wpada twój bohater przez okno i robi Johna Wicka. Ja bardziej tak to odniosłem z tego, co mówili, wiesz, z tego, co tu się działo. No, nie wiem, no i ja mówię ci, ze względu na sam zespół stojący za tym, ja jestem tutaj pełen dobrej wiary w ten tytuł. Radek, masz coś? Ja tylko dodam, że po pierwsze, żebyśmy mieli to już za sobą, że ho, ho, fajny origin Ronina z Avengers Endgame, nie? Znowu. Już najwięcej komentarzy, jakie widziałem, to są, wiesz, uberfani tego Avengers Endgame, którzy o, ho, ho, patrzcie, Ronin, o, super żart. Nie jest taki super, jak się wydaje, ten żart. To po pierwsze, to już mamy za sobą. A po drugie, kurczę, fajnie, że to wychodzi w tym, znaczy w podobnym czasie mamy reklamy co Cyberpunk, nie? Bo tutaj mamy, jakoś mi się tak fajnie koreluje, coś, co mi będzie uzupełniało Cyberpunka. Wiem, że to jest zupełnie co innego, ale ta estetyka Cyberpunk, i... Supernatural... No to, ale kurczę, to Tokio i od razu mi się tak załącza, no nie wiem, mi się tak w głowie łączy coś, co chcę, chciałbym grać naprzemiennie, wiesz, żeby sobie zrobić chwilę odsapnąć od Cyberpunka. Tu trochę cyborgów, sobie... tu trochę demonów. Tak, trochę tak, tak, dokładnie, ale też wiesz, chodzi mi o tą stylizację samą, nie, że masz tego bohatera i ten... I to bardzo fajnie wygląda. I kurczę, no wygląda to jak coś oryginalnego i ten cinematic naprawdę robi fajne wrażenie. To jest coś, co mnie zaskoczyło. O, jedna z tych rzeczy, które mnie naprawdę zaskoczyły na tym E3. Oprócz tych, bo tutaj mamy zalew rzeczy, które wiemy, że będą, nie? Tutaj zaraz też będziemy mówić o Wolfensteinie czy o Doomie, których już wiedzieliśmy, a to jest ta jedna z tych takich perełek, które się zawsze pojawiają, które cię biorą z zaskoczenia, nie? Ja sobie wyobrażam tę grę, po wszystkim tym, co mówili, jako dokładnie kompromis, właśnie skoro wspomniałeś o tych dwóch grach, Adam, czyli to, co stoi pomiędzy Devil May Cry'em a Resident Evil. No. Wiesz, ani slasher, w którym po prostu chodzi sobie Dante i robi sobie jaja z każdego demona, który na niego wyjdzie, ani do końca ten survival horror, gdzie liczysz każdą kulę. Myślę, że to może właśnie próbują trafić coś pomiędzy dokładnie tego, gdzie... Podobał mi się komentarz gdzieś w necie, że to jest, będzie Death Stranding dla normalnych ludzi. Okej, okay, w jakiś sposób. Też nie wiem, ale brzmi dobrze jako reklamowe te kasło. Tak na okładce. Następny tytuł tutaj krótko, bo to już wychodzi naprawdę niedługo, czyli Wolfenstein Youngblood. Jeszcze jest oczywiście ten VR-owy, ale ja nie jestem fanem technologii VR-a. To jest dla mnie pierdółka, ten cyberpilot czy coś w tym rodzaju. Interesuje mnie wszystkim Youngblood. Kocham serię Wolfensteina, tu wiele razy mówiłem, pewnie i na napisach końcowych, że absolutnie uwielbiam od tego rebootu New Order. New Colossus według mnie miał gorszy gameplay niż New Order, ale dużo lepszą warstwę, tą fabularną, tego absurdu, który tam się już tu wylewał. To podkręcenie, jak wiele radości może sprawiać mordowanie nazistów, jeszcze nigdy nie było to tak zrobione jak w New Colossus. No i natomiast jaram się Youngblood. Ten cały motyw z graniem córkami Blaskowicza 20 lat później, to już lada chwila będę to grał właściwie. I to najlepsze, że wiesz, lata 80 będą, nie? Ciekawe, jak oni lata 80, tak. Widzisz, że charaktery tych postaci są naprawdę fajnie podkręcone, pasując do tych, widzisz, że to są córki tatusia i wiesz, i to zabijanie nazistów to jest takie we krwi, to nie jest ten motyw, że one urodziły się w trudnych warunkach czy coś, to są te, które po prostu od małego. I też wiesz, że ta historia się zmieniła znacznie przez to, co się wydarzyło w tym świecie, ale wiesz, że to będą dalej lata 80. I widzisz, tak, z jakiegoś powodu pójdą w to. Będziesz miał tak jak miałeś te zawsze dziwne rzeczy, jak kręcenie filmów na Wenus, które de facto miały być robione w stylu filmów właśnie z lat 60. coś takiego, to wiesz, że tutaj pójdą w tą stronę. Tak, dokładnie.
no, ma być to największy Wolfenstein do tej pory, co samo w sobie, hej, więcej Wolfensteina zawsze. No i oczywiście dochodzi co-op. Do tej pory nie zdradzono tego. Jedna rzecz, która mnie martwi w tego typu grach, to kiedy co-op, ja szczerze mówiąc chciałbym, ale to jest taki, wiecie, mój idealistyczny motyw, że jeżeli kupuję jeden egzemplarz gry i chcę pograć z kimś na co-opie, to mogę mu to jakoś udostępnić i możemy razem grać na co-opie. Bo jeżeli tak jest, super. Wtedy gra jest mega. Natomiast boję się, że żeby grać na koopie będą potrzebne dwa egzemplarze gry, co już całą masę osób może zniechęcić do tego, bo to jest większy wydatek, jakby nie patrzeć, żeby sobie pograć. Były gry, w których była taka niedawno popularna gra Way Out, o uciekaniu z więzienia, gdzie dosłownie jedna osoba kupowała i mogła zawsze udostępnić drugiej osobie, dlatego że ta była gra co-op only. Mogłeś grać tylko z drugą osobą i nie było innej opcji. Natomiast no, chciałbym, żeby była jednak inna podejście. Pewnie tak nie będzie, ale trudno. Natomiast i tak nie mogę się doczekać do tego absurdu świata, gdzie zamiast tajnego podejścia i szybkiego ciosu nożem, jak widzimy tutaj, jak nasza bohaterka zakrada się za gościa, to robi mu niszczenie nożem, po prostu ciachanie mu tam, ale on już nie żyje. Ktoś z tego gifa zrobi, co zrobiłeś. Nie zrobię. Dobra, to jeśli chodzi o Wolfa, to chyba tyle. No, ja czekam bardzo. Ja też, tutaj ciężko coś dodać, to będzie znowu fajna gra z fajną fabułą. I mordowali nazistów w latach 80. Dla mnie już, wiesz, kupują mnie tym. Szczególnie, że wiemy, że to będzie trzymało poziom, nie? Bo do tej pory jeszcze niczego nie spieprzyli przy tej serii, więc niech to idzie dalej. No, to prawda. No i gwóźdź programu ewidentnie, który wiąże się z tym, że to jest 25-lecie gry serii, czyli Doom Eternal w tym momencie. No, ja nie jestem... Ja wolę jednak trochę Wolfa niż Dooma w tym momencie, bo jednak samo mordowanie nawet tak wymyślne i tak soczyste, jakie było w tym Doomie, w którego pograłem trochę, no nie było w stanie mnie wciągnąć na te wiele godzin, żeby tą grę ukończyć. No, w Wolfie jakby ten cały absurd sytuacyjny bardziej mi pasował. No, ale wiem, że Doom ma ogromny following, wiem, że Adam jesteś fanem i że wszyscy jarają się nowym Doomem, więc zakładam, że ty również. No tak, tak. Z tym, że to wygląda jak poprzedni Doom, prawie identycznie. Jeśli chodzi o gameplay, no to są usprawnienia, pewne jakieś dodatki, ale z grubsza to jakiejś wielkiej rewolucji tutaj nie będzie. I to zresztą stało się bardzo szybko, bardzo jasne, że jak gdyby nie będą psuć tego, co działa bardzo dobrze, więc będziemy mieć te same glory kills, będziemy mieć ten sam system życia, uzupełniania i amunicji z zabijania przeciwników, że będziemy mieć podobny, absurdalny platforming, gdzie skakanie, podwójny skok, potrójny skok, huśtanie się po jakichś poręczach i tym podobne rzeczy, tylko że większe i więcej tego. I w dużej mierze gameplay troszkę bardziej podobny, bym powiedział, do Quake'a niż do klasycznego Dooma, tego jakiego, wiesz, Doom 1, Doom 2. Z tymi trampolinkami zawsze Quake'owymi, tak, które dokładnie się wybijały gdzieś wysoko. Z tym, że no wiesz, z tym, że to jest taka sytuacja, że no w Dooma grasz dla tego, żeby pograć w Dooma, niekoniecznie po to, żeby doświadczyć super zawiłej fabuły, czy czegoś w tym stylu, tylko Slayer po prostu... chodzi, zabija demony. Aczkolwiek tutaj Dokładnie. Wydaje mi się, że chcą położyć nacisk na otoczenie, to że to nawet podkreślili w tej wypowiedzi, że gameplay gameplayem, ale jakby możesz go urozmaicić, jeżeli otoczenie i lokacje same w sobie są ciekawe, nawet jeżeli gameplay jest powtarzalny, to a ponieważ tutaj będziesz się przemieszczał między wymiarami, mówili piekło, niebo, inne planety, cholera wie co, to samo w sobie może urozmaicić rozwój. Tak, nie, generalnie ta fabuła zaczyna się robić ciekawa, bo wygląda na to, że Ziemia jest skazana na zniszczenie i niebo jak gdyby wprowadza tutaj swoją boską interwencję, że hej, tę planetę to już trzeba wysadzić i Doom Slayer na to, kurwa nie! I wiesz, i wyobrażam sobie, że wiesz, że po tym jak pokonasz jakąś armię demonów, to idziesz do nieba i zaczynasz walczyć z aniołami jakimiś, wiesz, rozrywasz i jakby to będzie tak niesamowicie obłąkane, że nie mogę się doczekać. No, jak gdyby cały czas trzymają się tego, że Doom Slayer jest po prostu zbyt wściekły, żeby umrzeć. Zresztą ma być mechanika tego,
Nie wiem, czy na konferencji o tym wspomnieli, ale wspomnieli o tym przy okazji jednego z wywiadów. Zdaje się, że jak gdyby respawn ma być dokładnie w tym miejscu, w którym umierasz. Więc z perspektywy demona to by wyglądało tak, że a, zabiłem Doomslayera i ten wstaje i go morduje. Nie! Nie! I wiesz, no to jest power fantasy oczywiście, ale pierwszy Doom, ten, znaczy ten rebootowany Doom, miał dużo też skilla mimo wszystko. Jak gdyby musiałeś umiejętnie przechodzić przez te wszystkie poziomy, wymierzyć te skoki, wymierzyć to, z którego przeciwnika zaatakować najpierw, którego możesz zostawić na chwilę. I mam nadzieję, że nie pójdą za bardzo w to power fantasy, że jednak będzie ten element umiejętności pewnych gracza, pewne wyzwanie jednak. I że no, będą różne poziomy trudności, bo to też jest jak gdyby ważne. Natomiast urzekł mnie ten multiplayer, który dostajemy w tej grze. Chciałem pogadać bardzo o jakby całej idei tego, że narzekaliśmy w Falloutie, że hej, multiplayer, Battle Royale! Jeszcze tego nie znacie, ale teraz u nas Battle Royale. I jak mówią o tym, że dodają mod multiplayerowy do Dooma, to ja myślę, kolejny Battle Royale czy innego typu, wiesz, no, ale nie, no właśnie, nie wiem, czy to nie jest coś nowego. Nie wiem, czy grałeś multiplayer z tego Dooma z 2016. I to był taki standardowy multiplayer z loadoutami i tak dalej, gdzie ci zeskakuje skrzynka i kto pierwszy dostanie, doleci do skrzynki. Tak, taki standard. On to w ogóle nie robiło IT, to było outsourcowane. Okay. I to tak bardzo widać, bo jakość jak gdyby gameplayu pomiędzy singleplayerową kampanią i multiplayerem jest tak drastyczna, że to właściwie jak inna gra jest. Natomiast tutaj ewidentnie podeszli do tego bardziej z rozmysłem i starają się dać jakieś unikalne rzeczy bardziej, takie bardziej typowe w klimatach Dooma, jak na przykład dostajesz ten tryb, gdzie są czterech graczy, zdaje się, trzech jest potworami i jeden nie, jest Doomslayerem. Dwóch jest potworami. Jeden jest Doomslayerem i teraz... I to oczywiście rodzi pytania właśnie, czy Doomslayer będzie... Domyślam się, że to będzie polegać też na tym, że na przykład potwory będą mieć większy damage, ale będą bardziej łatwiejsze do zabicia. To nie jest kompletnie nowa rzecz. Była oczywiście taka gra niedawno, która bardzo siarczyście upadła. Nazywała się chyba Evolve i polegała dokładnie na tym, że grało się albo potworem, albo grupą łowców, która tego potwora goniła i ten potwór uciekając mógł ewoluować i stawać się potężniejszy. Zakładam, że w Doomie nikt od nikogo uciekać nie będzie, bo to nie tego typu gra, ale wydaje mi się, że jakby cała idea polega też na jakiejś taktyce. Demony raczej będą łatwiejsze do ubicia, no bo jest ich dwóch, ale pokazywali na przykład motyw, w którym one mogą summonować kolejne demony, które już są kierowane przez komputer, które jeszcze wchodzą Doomslayerowi w drogę i mogą mu odciągać uwagę. Na przykład jeden demon jest bardziej wielką górą mięsa, która chce się nawalić na Doomslayera, a drugi zadawać obrażenia z dystansu. I było powiedziane właśnie o tej taktyce, kiedy nagle wypatrujesz, szybko eliminujesz tamtego, bo jesteś właśnie, rzucasz w niego haka, przyciągasz się, pozbywasz się tego, który zdaje większe obrażenia, ale łatwiej go zdjąć i teraz masz tą kluchę tylko do rozcięcia na przykład. Więc ale wiem, to się, jest że mogą też... tego typu elementy dojść. Ale to jest też takie, że gracze, którzy grają potworami, będą troszeczkę zmuszeni do gry zespołowej, podczas gdy gracz grający Doomslayerem będzie po prostu sam. I to też daje ci różne opcje do grania, zależnie od tego, jaki jest twój styl. Jeżeli wolisz grać solo, to możesz po prostu ustawić się w kolejce do grania partii jako Doomslayer. A jeżeli wolisz jako tego typu rozgrywkę bardziej współpracy z innymi, czy jako co-op, to możesz po prostu dobrać drużynę potworów, ja i moje ziomki, i razem jakoś wymyślać jakieś strategie, jak tego Doomslayera ubić. Ciekaw jestem, jak będzie działać dobieranie jak gdyby graczy ze sobą w tej grze, czy to będzie na podstawie jakiegoś systemu wewnętrznego. To wiadomo, że z matchmakingiem zawsze był problem w takich grach, na początku przynajmniej, później często jak te ligi się jakoś tam ustalą, nawet ligi, nie ligi, rankingi, MMR i tak dalej, to gdzieś to się zaczyna sensownie rozciągać. Ale pewnie na początku wiele osób będzie sfrustrowanym tym, że wchodzę do gry, mój kolega demon nic nie robi, ginie jak śmieć, a potem ja już jestem jeden na jeden i nie mogę nic... Wiadomo, że będzie masa takich komentarzy, ale... No na pewno to będzie lepsze, jak znajdziesz sobie kumpla i po prostu razem się jak gdyby dopiszecie do kolejki, a nie po prostu z jakimś randomem z internetu, który
No, to jest zawsze w tego typu grach, więc... Ale podoba mi się to, że masz jak gdyby... nadal możecie grać razem, a masz dwa kompletnie różne style gameplayu. Nie tylko jeśli chodzi o takie, wiesz, czyste mechaniki, że o, ja mogę strzelać fireballem, a ty masz spluwę, ale też w ogóle całe podejście do gry, jak do niej podchodzisz, jak strategię dajesz, bo no, jak Doom Slayer będzie no, głównie strzelać do potworów mimo wszystko, więc to może być troszeczkę inny skill niż w przypadku, kiedy o, muszę skoordynować atak, żeby rozproszyć tego Doom Slayera. Ja miałem tam i tak dosyć niezłe stosowania piły łańcuchowej, więc jeszcze nie tylko strzelanie. No. Dobra, to jeśli chodzi o gry Bethesdy, to by było na tyle. Chyba, że macie coś jeszcze do dodania. Czy chcesz powiedzieć teraz o tym ich streamingu? O Orion. Tak, dobra. To mów, bo ja o tym chciałem pogadać. Okej, to właśnie chcę się odnieść. Skoro skończyliśmy gry, przejdźmy jeszcze do tego aspektu technologicznego, powiedzmy, który jest tak istotny teraz dla każdej, tak jak mówiłem, firmy, czy przy Microsoftie, gdzie mówili o ich rodzaju streamingu, czy oczywiście Bethesda też musiała wyjść ze swoim Orion, swoim systemem, który ma być rewolucją streamingową, jak to powiedzieli, która znowu polega dokładnie na tym samym co Google Stadia, tylko że zamiast mieć serwer tam... Nie, no zamiast serwer mieć tam, masz serwer jako u ciebie w domu, jakby sam streamujesz sobie. Nie. To zupełnie ja to inaczej odebrałem, mówili, że to może współpracować z Google Stadia. Tak, mówili, że może być zarówno korzystać z tego na swoich własnych maszynach, jak i Google Stadia. Tak, tylko że to nie jest coś, co będziesz kupować. To nie jest coś, co ty będziesz kupować. To jest coś, co programiści jak gdyby mogą zaimplementować w swoich grach. I to ma być szereg usprawnień, które jak gdyby umożliwią łatwiejszy streaming, zarówno jeśli chodzi o czas reakcji, jak i przesyłanie obrazu. Przepustowość, jakość, tak. Bo dużym problemem z takimi usługami jak Google Stadia, ale i w ogóle z wszystkimi streamingami, polega na tym, że w Ameryce jest bardzo dużo użytkowników internetu ma limit. I to nawet takich, którzy się łączą z internetem po kablu. I to może być limit terabajt. Nie ma to znaczenia. Jeżeli streamujesz grę z 4K, to ten limit terabajta szybko zostanie przekroczony. Ktoś nawet obliczył, że zdaje się 60 godzin zajmie ci w 4K 60 klatek na sekundę. To nie jest tak znowu dużo, szczególnie, że to nie będzie jedyna rzecz, do której używasz internetu, prawda? Jak gdyby nawet w kategorii rozrywki masz Netflix i tym podobne rzeczy, które też swoje żrą transferu. Jak gdyby Orion ma za zadanie w jakiś sposób uczynić to lżejszym, na tyle, że zarówno przesyłanie danych będzie po stronie użytkownika będzie dużo mniej dotkliwe, że nie będzie dosłownie każda klatka w pełnej jakości przesyłana, jak i ze strony silnika po stronie serwera, gdzie czas reakcji będzie bardzo możliwy dużo szybciej. Jak gdyby to też jest problem. Pamiętam, że właśnie jak grałem na OnLive kilka lat temu, to już oczywiście jest totalnie przestarzała technologia na dzisiejsze czasy i serwis dawno nie istnieje, ale pamiętam, że tam to był problem. Zależnie od tego, czy ci internet działał, czy nie, to gra odpowiadała albo od razu, albo pół godziny później. Więc tak, wiesz... 90-tych dial-upy. Więc tego typu rozwiązania to jest, jeżeli to faktycznie działa, bo na razie nie jesteśmy pewni, czy to jest coś, ale pokazali, co... pokazali na scenie, że działało. No, nie, że, no ale wiesz... Sobie. Ja chcę się odnieść do tego, że mówiłem, że to jest jak Google Stadia, dlatego że ostatecznie jakby efekt ma być ten sam, tak? Masz mieć grę, ta gra ma działać ci na przykład na komputerze, czy na Stadii, czy gdziekolwiek, i możesz to streamować tak jak pokazali tutaj na przykład na komórce. Możesz sobie podpiąć pada do komórki, tak jak pokazali tutaj, i grać w Dooma. No tak, to ma być, ale to ma być generalnie usprawnienia po stronie software'u, jak gdyby ze strony, po to, żeby gry przyszłe były bardziej dostosowane do streamingu, bo współcześnie to działa tak po prostu jak normalny streaming, tak jakbyś streamingował film czy coś takiego, tylko po prostu, wiesz, jest obciążony bardzo twój internet i jakoś to działa. To jak gdyby sprawia, że Stadia, jeżeli to będzie miało szerokie zastosowanie, to czyni Stadia na przykład dużo bardziej użytecznym projektem i dużo bardziej prawdopodobnym, ale no to dopiero zobaczymy w praktyce, jak się pojawią pierwsze gry, które będą to obsługiwać, na ile to faktycznie działa.
No będziemy już kończyć, ale właśnie na końcu chcę jeszcze powiedzieć, że właśnie w momencie, w którym, jeżeli to by faktycznie zadziałało i jak faktycznie ulepszyłoby przepustowość i na przykład internet komórkowy, który jest bardzo ograniczony cały czas w Polsce, porównanie do tego, który masz po kablu. Jasne, z roku na rok coraz lepszy, ale jednak bez porównania. Jeżeli faktycznie uczyniłoby to możliwe, no to będziemy pewnie widzieć niedługo w autobusach nie ludzi, którzy siedzą z telefonami, tylko z padami do wiesz, w jednej kieszeni pad, w drugiej telefon i siedzisz po prostu sobie w tym momencie i grasz właśnie w Dooma czy w cokolwiek innego, nie? No niekoniecznie, bo ta rozgrywka jednak jest, wiesz, to nie jest tak, że jak wsiadasz do autobusu i masz przejechać 20 minut, to będzie ci się chciało odpalać Dooma. No nie, ale możesz jechać 40 minut i wtedy już możesz to rozważyć, nie? W pociągu to już będzie co innego, prawda? Jak masz 2 czy 3 godziny jazdy. Czy na kiblu. I zatwardzenia. Ale wchodzimy oczywiście w tą erę, gdzie właśnie Stadia i dlatego się zastanawiam w kontekście Stadii, że to jest dalej pchanie nas w tą samą stronę, jeśli chodzi o tę technologię. No dobra, to jest nasze podsumowanie Bethesdy. Dzięki Adam Radek za rozmowę. I tak jak wspomniałem na początku, będą pojawiać się oczywiście kolejne, mamy przed nami jeszcze Ubisoft, mamy przed nami Square Enix i mamy przed nami Nintendo, także śledźcie dalej napisy końcowe, jeżeli chcecie posłuchać o naszych omówieniach całego E3, no i trzymajcie się, cześć.